Dzień dobry, siemaneczko, to znowu ja, tak, ten Maruda. Czepiam się odnośnie stawania na przystanku, tego, że nadbiegacie, w ostatniej chwili macie pretensje, że kierowca odjechał. Słuchajcie, tak na poważnie, tak jak już mówiłem wielokrotnie, jako że jestem instruktorem nauki jazdy wszystkich kategorii, bardzo zależy mi na kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tak jak już wielokrotnie powtarzałem, życie ludzkie jest jedno, nie da się go kupić, więc musicie pamiętać o tym, żeby na siebie uważać. Nie wchodzimy pod rozpędzone pojazdy, zwłaszcza jeżeli są to duże pojazdy, których dużo łatwiej, dużo trudniej zatrzymać, przepraszam. Kolejna sprawa to kierowcy mogą Was nie widzieć. Teraz Wam tutaj zobrazuję to na pojeździe ciężarowym, który właśnie jeździ po placu w szkole kursanta. A zasadę mamy taką, że się na placu nie siedzi w ciężarówce, ale zobaczcie sobie, jak wysoko jest kabina. Także kierowca może nie widzieć Was, jeżeli wejdziecie mu bezpośrednio przed sam zderzak. Tutaj akurat ciężarówka mała, natomiast pojazdy ciężarowe typu ciągnik siodłowy z naczepą, siedzi się dużo wyżej i kierowca naprawdę może Was nie widzieć. Kolejna rzecz, pamiętajcie, nigdy pod żadnym pozorem nie wychodzimy zza pojazdu, w sensie jeżeli wysiadamy z autobusu, nigdy nie róbcie tego tak, że idziecie tyłem, bo możecie wyjść pod samochód, kierowca Was nie zobaczy jakiś i tak samo nie wchodzimy pod pojazd, który cofa. Nieważne, czy jest to auto osobowe, czy pojazd ciężarowy, czy autobus. Co prawda zabrania się cofania autobusem bez zapewnienia sobie osoby do pomocy, ale mimo wszystko to nie jest auto osobowe. Jeżeli pojazd ciężarowy cofa, kierowca może Was nie zobaczyć. Co z tego, że będzie jego wina, jeżeli niestety to Wam się coś może stać. Teraz Wam to zobrazuję. O, właśnie wlazłem kursantowi, zahamował, jest czujny, wie, że się gdzieś kręcę. Także uważa, ale musicie o tym wiedzieć, że stojąc z tyłu za ciężarówką, za autem dostawczym, możecie nie być widziani przez kierowcę, więc miejcie to na uwadze. Starajcie się nie wchodzić pod takie pojazdy. Generalnie pamiętajcie, żeby zawsze zachować ostrożność. Pozdrawiam Was serdecznie.